Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 30 stycznia 2024 roku, a witam hasłami, które są wyznaczone na dzisiejszy dzień w przewodniku z Biblią na co dzień. Najpierw z pierwszej księgi Samuela, z 17 wiersza. Rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna, zapytaj o powodzenie swoich braci. I drugi tekst z Ewangelii Łukasza, z 5 rozdziału. Oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed Jezusem. Moi drodzy, te dwa teksty biblijne nawiązują do relacji międzyludzkich. W tym pierwszym słyszymy w zasadzie takie polecenie, zapytaj o powodzenie swoich braci, to mówi Isaj do Dawida, a drugi tekst jest nam chyba bardzo znany, ten ewangeliczny, gdzie przyjaciele niosą chorego człowieka sparaliżowanego na spotkanie z Jezusem. Przypominamy sobie dom, w którym Jezus się zatrzymał, dom, w którym Jezus naucza i widzimy przyjaciół niosących łóżko czy noszę ze sparaliżowanym przyjacielem, rozbierają dach i przez dach ze względu na ogromny tłum, który był w tym domu i przed tym domem, spuszczają przez ten dach swojego przyjaciela przed oblicze Jezusa, by ten go uzdrowił. Pamiętamy, że zostaje uzdrowiony, ale chyba takim niesamowitym momentem w tej historii ewangelicznej jest to, że przyjaciele są bardzo zdeterminowani w walce o zdrowie swojego przyjaciela, że nie dość, że przynoszą go z tym łóżkiem do Jezusa, to jeszcze wyszukują taki niekonwencjonalny sposób, rozbierają dach, narażając się na nieprzyjemności i spuszczają na linach tego człowieka przed oblicze Jezusa. I kiedy zastanawiałem się nad tą historią, zadałem sobie pytanie, czy mamy, czy mam takich przyjaciół, którzy byliby tak samo zdeterminowani, gdy chodzi o moje zdrowie. I nie chodzi może o to, by nieśli mnie gdzieś na łóżku, chociaż taki też może się zdarzyć, ale czy mamy grono takich przyjaciół, którzy modlą się o nas, którzy interesują się nami, którzy interesują się naszym zdrowiem, którzy może pomogą nam w jakichś czynnościach, może pomogą, kiedy jesteśmy zrezygnowani, zachęcą nas do zrobienia jakichś badań, może pomogą w załatwieniu wizyty u lekarza, może po prostu potrzymają za rękę przed jakąś trudną operacją, no i wreszcie będą modlić się o błogosławieństwo w powodzeniu tej operacji, to wtedy ci ludzie nabywają takiego statusu aniołów, bezcennych postaci pojawiających się w naszym życiu, którzy przeprowadzają nas przez trudne momenty. No bywa tak, że naprawdę nie mamy sił tych fizycznych i psychicznych i wtedy taka pomoc jest nieoceniona. Ale zastanawiałem się też w drugą stronę, jak duże wyzwanie daje nam dzisiaj ta Ewangelia, ten tekst, zresztą oba te teksty, kiedy chodzi o naszą postawę wobec tych, którzy są chorzy, czy są w jakimś trudnym doświadczeniu. Czy my jesteśmy tymi, którzy nie tylko oczekują, że ktoś się nami zainteresuje, ale czy my sami potrafimy złapać za słuchawkę, zadzwonić do kogoś, zapytać, jak się czuje, czy modlimy się o osoby, które są chore, czy pomagamy też w jakichś takich sytuacjach, które są po prostu trudne i często przerastają ze względu na stan psychiczny i fizyczny ludzi, z którymi mamy do czynienia. Muszę Wam powiedzieć, że wielokrotnie miałem wyrzuty sumienia i miewam, bo czasem bywa tak, że nagle oto okazuje się, że nie wykazałem takiego zainteresowania. Ale moi drodzy, myślę, że dzisiaj ten tekst nie jest bez przyczyny i może dzisiaj mamy wyzwanie, by zadzwonić, by pomóc, by zainteresować się kimś, kto potrzebuje i wreszcie
by dać sygnał albo najzwyczajniej w świecie przyjść do kogoś, przyjechać, pomodlić się o kogoś, kto tego potrzebuje. Dzisiaj bardzo serdecznie chcę pozdrowić wszystkich tych, którzy oglądają czy słuchają ten codziennik, są w szpitalu, może są przed jakimiś operacjami, może są w jakimś ciężkim doświadczeniu, może po prostu są chorzy lub przeżywają jakiś bardzo trudny okres w swoim życiu. Chcemy dzisiaj o Was się modlić i dzisiaj tym codziennikiem chcę impuls dać sobie i wszystkim słuchającym, by rozglądnąć się wokół siebie i zastanowić się, w jaki sposób my, czyli Ty i ja, możemy stać się dla kogoś aniołami. Niech Pan Bóg Was błogosławi, a ja krótko jeszcze z Wami chciałbym się pomodlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam siłę Twoją i Twoją moc do tego, by być aniołami dla innych. Prosimy Cię, Panie, uzdolnij nas do tego, by nieść pokój wszystkim tym, którzy tego pokoju, poczucia bezpieczeństwa w trudnym czasie potrzebują. Daj nam mądrość, Panie, do tego. Niech Twoja miłość nam towarzyszy przez Twojego Ducha Świętego. Spraw, abyśmy byli tymi, którzy nie tylko oczekują tej pomocy, ale tą pomoc bezinteresownie niosą. Pobudź nas, Panie, do modlitwy. Modlimy się, Panie, o chorych, o tych, którzy są w szpitalach, o tych, którzy czekają na operacje, o tych, którzy są w domu, którzy zmagają się z cierpieniem, z bólem. Prosimy Cię, Panie, przytul ich dzisiaj mocno i trzymaj ich w swoich ramionach. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Niech dobry Bóg błogosławi Wasz dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem.